Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w hotelu Bristol z wizytą u Karola Okrasy, najmłodszego w Warszawie szefa kuchni i to szefa restauracji z tradycjami, grubo ponad stuletnimi, bo tyle też i Bristol liczy. Dzień dobry Panie Karolu. Dzień dobry Panie Piotrze. Jestem nieco zakłopotany, czy mam do Pana mówić, mimo że jestem dwa razy starszy, Panie szefie? Absolutnie nie. Wtedy bym się pewnie obraził. Jako naprawdę młody człowiek kieruje Pan, no bądź co bądź, wielkim przedsiębiorstwem. No, to duże wyzwanie. Ja odejmując się nawet tego zadania, żeby zostać szefem kuchni, kiedy mi zaproponowano, co było również dla mnie mocnym zaskoczeniem, stwierdziłem, że no trzeba wziąć byka za rogi i spróbować. Jeżeli nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli, jak to się skończyło. Natomiast wtedy też twierdziłem, że jestem za młody. Nadal twierdzę, że jestem zbyt młody jak na szefa kuchni, który ma zarządzać tak nobliwym, w szczególności miejscem, restauracją i hotelem. Ale staram się jak mogę. Natomiast argumentuję to tym, że w tym zawodzie szczególnym dla mnie, czyli być kucharzem, być szefem kuchni, to przede wszystkim lata doświadczeń. Ten staż, to uznanie. No ale lata doświadczeń może też niosą za sobą pewien taki konserwatyzm, lęk, a teraz, bo z tego co wiem i to co widać w karcie zresztą w restauracjach w Bristolu, Pan wprowadza zaskakujący ferment, nowości, po prostu tego wszystkiego Pan się nie boi. To jest dlatego, że lubię to, co robię. Znaczy, ja do kuchni podchodzę troszeczkę inaczej, do całej filozofii najadania się, do tego, jak powinniśmy przyjmować swoich gości. Ja nie traktuję tak naprawdę szefowania w tym hotelu jako swego zawodu, tylko ciągle jako pasję i zrobienia czegoś innego, czegoś nowego. Czyli nie ma to dla mnie wymiaru takiego, że jestem szefem, który ma zorganizować grupę 27 ludzi, tylko staram się zorganizować czas ludziom, którzy przychodzą tutaj do hotelu właśnie na kolację, na lunch. I od tej strony patrzę na całe zarządzanie. Czyli troszeczkę od drugiej strony. Panie Karolu, drugą Pana pasją, w której miałem okazję raz uczestniczyć, jest telewizja. Ma Pan bardzo popularny program telewizyjny i niech Pan powie, gdzie Pan woli gotować, tu czy tam? Muszę odpowiedzieć dyplomatycznie, ale uwielbiam gotować i tu, i tam. Tam trzeba pamiętać, ja zawsze to tłumaczę, ciężko to zrozumieć osobom, które nie uczestniczyły w tych dwóch światach, bo są to dwa różne światy, jeszcze do tego dołączam swój trzeci, czyli dom. Poruszam się w zupełnie trzech różnych płaszczyznach. Tutaj rzeczywiście trzeba być czasami szefem, trzeba czasami mocną ręką w stół, tak, brutalem, no dobrze, brutalem, egzekwować od swoich kolegów pewne zachowania. W programie to jest zupełnie inny świat, przychodzi tak znakomita postać jak Pan, Panie Piotrze. Jest inna atmosfera, tam się rozmawia o kuchni, tam przychodzą ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, przynajmniej jeśli chodzi o smaki, mają swój gust i tam rzeczywiście jest dużo czasu na to, żeby spędzać i opowiadać o jedzeniu, spędzać ten czas nad jedzeniem, cały czas, nawiązując do niego. Tam w programie bardzo dużo eksperymentuję. Ja powiem nawet więcej, że często te potrawy, które robię pierwszy raz w programie, bo tam przeważnie je robię pierwszy raz, więc... Potem przenosi Pan tutaj. Potem przenoszę jako sprawdzone już tutaj, czyli tacy goście jak Pan są w pewnym sensie... Królikami doświadczalnymi. To trzeba było mnie uprzedzać. Lepiej nie, bo wtedy, prawda, zdystansować się można za bardzo. Czy teraz jak Pan i podróżuje po Polsce i prowadzi te programy kulinarne, które z tego co wiem wywołują spory odzew, że ludzie usiłują z Panem korespondować, pytać i tak dalej, czy widzi Pan jakąś zmianę w obyczaju kulinarnym w Polsce, czy w zmianę takiego klasycznego polskiego smaku? Czy ludzie, bo teraz dzięki otwarciu granic od wielu lat, dzięki temu, że jest swego rodzaju globalizacja i produkty spożywcze z całego świata znajdują się także i w Polsce, czy Polacy zaczynają otwierać się na obce smaki? Czy nadal jeszcze jest pomidorowa i kotlet schabowy z kapustą? I to nie deprecjonuje tych dwóch dań, bo uwielbiam. Dobra pomidorowa, świetnie zrobiony schabowy z kapustą, to są przysmaki. Ale czy sięgamy także i poza to? Ja się zgadzam właśnie, żeby nie z tym, żeby tej kultury, tej tradycji, nawet tych trudnych okresów, prawda, komunistycznych czasów, prawda, za żelazną kurtyną, kiedy my nie mieliśmy, no mieliśmy dosyć ograniczone menu. Fantazja nam pomaga. Ale fantazja, jak gdyby tysiąc potraw z ziemniaka, to nie są puste słowa, prawda, w naszym wykonaniu. Zgadzam się również z tym, że te gusta rzeczywiście się zmieniają, to znaczy
nawet okres tych 10 lat, które dla jednych jest dużo, dla jednych mniej, ale nawet 5, czyli od momentu, kiedy ja się pojawiłem w programie, ta kuchnia się kompletnie zmieniła, bo równocześnie z moim programem powstało jeszcze więcej innych programów kulinarnych. Teraz każda szanująca się telewizja nie może się obejść bez swojej... Co najmniej dwa, prawda? Więc to świadczy o tym, że my chcemy oglądać, my jesteśmy chłonni tej wiedzy i co więcej, chłonni tej innej wiedzy, bo proszę zwrócić uwagę również, że te programy nie pokazują takiej stricte polskiej, tradycyjnej kuchni. Każdy na swój sposób jest oryginalny i każdy z tych prowadzących podchodzi zupełnie inaczej do tematu kuchni czy tradycji kulinarnej. Więc ja się cieszę, że my fascynujemy się jakimiś smakami, innymi kuchniami, bo my z każdej z tych kuchni coś weźmiemy. Ja do dzisiaj w swojej kuchni najlepiej i kocham używać imbir, świeżą kolendrę. Dodaję ją do sernika, który piekę, prawda, w stylu krakowskim. Doprawiam go jeszcze na przykład kaszą gryczaną i wkładam kawałki gorzkiej czekolady. Ale to tylko dlatego, że poznałem kiedyś te smaki kuchni orientalnej i dokładam je do tej kuchni, nazwijmy ją polskiej, ale polskiej pachnącej raczej polską, tą tradycyjną kuchnią polską, a nie utrzymaną w jakiejś tam formie. Panie Karol, na koniec pytanie, no może jeszcze o trochę odległą przyszłość, ale myśli Pan o tym, żeby mieć swoich uczniów? Ja już zacząłem się śmiać, myślałem, że Pan wspomni o restauracji swojej i takiej stricte swojej, ale Pan wie, z czym to się je, prawda, więc nie prędko. Jeśli chodzi o swoich uczniów, zawsze twierdziłem, to też są takie górnolotne słowa, ktoś pomyśli, ale ja w to głęboko wierzę, że o sile szefa kuchni świadczy nie to, jak on jest zdolny, nie to, jak podchodzi do kuchni, nie to, jaką ma fantazję, jak ją rozumie. Tylko kto wychodzi spod jego ręki. Kto tak naprawdę tę pracę za niego wykonuje, bo praca szefa kuchni polega na czymś zupełnie inaczej niż na tym fizycznym przygotowaniu. Ja rzucam myśl, a wy ją łapcie. Dokładnie. Stworzenie takiej załogi, która rozumie się ze mną bez słów, stworzenie takiej załogi, która na hasło zrób mi szpinak, wie, jaki ten szpinak ja chcę mieć, jaką konsystencję, jak bardzo zaciągnięty odrobiną oliwy, jak bardzo zaciągnięty aromatem czosnku, czy w ogóle czosnku, czy ja lubię go po prostu tylko zblanszowanego. On wie, że ja do tej potrawy, do ryby potrzebuję inny szpinak, do mięsa, prawda, bejcowanego potrzebuję inny szpinak. Stworzenie takiej załogi, która będzie się szczyciła tym, że mogła ze mną pracować i to ta załoga tak naprawdę w przyszłości wspomni, że tak, uczyłem się kiedyś, czy pracowałem z Karolem Okrasą. Tego bym sobie na pewno życzył i takie jest moje największe marzenie, bo to tak naprawdę jest ogromna radość, kiedy ktoś może się na kimś wzorować. Ja mam nadzieję, sprawiam ogromną radość swojemu mentorowi, który jest nieświadomy tego, że jest moim mentorem, bo wyjechał dawno temu za granicę. Jest to Francuz, pan Bernard Luziana, który był tu który kiedyś... Który tu był szefem przed panem. Był przede mną szefem. Ja na niego patrzyłem rzeczywiście jak na Boga wtedy. Do głowy mi nie przyszło, że kiedyś będę na jego miejscu. No to życzę panu takich samych zdolnych uczniów, jak miał Luziana w panu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.